Akademia Piłkarska Redbox, Tomek Bekas, trenujecie no, na trawie, co nie jest jakby czymś dziwnym, bo jest już wiosna, aczkolwiek kwiecień, plecień i różnie wam to bywa. Różna pogoda, różne towarzystwo, słyszę różne języki. Jak sobie z tym wszystkim radzisz, jak ogarnęliście młodzież na wiosnę po powrodzeniu na trawę? No jest to boisko jednak handicapem, bo nie wszyscy z tej młodzieży mają okazję na tak przygotowanym boisku trenować i przede wszystkim na naturalnej trawie. Wiemy, że dzisiaj w modzie są orliki, a nie do końca to nie to. To, nie, to. No, nie do końca jest to samo co naturalna trawa i uważam, że no, tak wcześniej powiedziałem, że to jest jednak nasz duży handicap. Tak czy inaczej, oni prędzej czy później, w tym przypadku prędzej, zagrają na tej trawie, no bo taki jest jakby punkt docelowy każdego piłkarza. No tak, no, większość meczy jest rozgrywana generalnie na tej naturalnej trawie, aczkolwiek oglądając mecze na bułgarskiej, chyba wszyscy już się skłaniają ku temu, żeby jednak zrobić tam tej najnowszej generacji tą sztuczną nawierzchnię, bo tam ta trawa nie chce jakoś się przyjąć, ale to już tak lekko żartując. No tak, no, dążą do tego, żeby grać właśnie na takich boiskach. No, rzeczywiście przyszło kilku chłopaków z szkoły międzynarodowej. Mamy bodajże hiszpański króluje. No widać, że ci południowcy jednak jak chyba z jakiejś mieszanki są dobre i zrobieni, bo ta piłka jednak bardzo dobrze ich się słucha i tą piłkę dosyć dobrze kontrolują. I w niektórych elementach widać, że gdzieś tam pewnie liznęli coś w tej Hiszpanii. Wiem, że tam ten system szkolenia też jest na bardzo wysokim poziomie, co oczywiście jest przełożeniem na wyniki tych największych i tej piłki młodzieżowej również. No. A wy się staracie, tak? Bo jest już, czy popracować z Hiszpanami, no ale przede wszystkim tutaj z grupą Redbox Akademii Piłkarskiej. I tej grupy, one są już w tej chwili podzielone na kategorie wiekowe, czy to są jednak jeszcze takie grupy, gdzie trenują starsi z młodszymi? No nie, już podzieliliśmy 2001, 2002 i młodsi, a druga grupa, taka też dosyć liczna, to 2006, 7 ci młodsi i 5. No to jeszcze wiemy, że to fajne małe dzieciaczki brzdące i tam więcej zabawy niż takie już typowo piłkarskich ćwiczeń. No tu nie ukrywam, że już staramy się wprowadzić jakieś elementy tego piłkarskiego abecadła i z tego co obserwuję, to naprawdę w niektórych momentach to bardzo fajnie wygląda. Będą mieli okazję do sprawdzianów, w sensie nie tylko sparingu, pewnie takie zagracie, ale jakiejś takiej bardziej systematycznej rywalizacji? No tak, w sobotę rusza ta nasza liga tutaj właśnie na tym boisku. Bramki są przygotowane dzisiaj i będą rywalizowali z rówieśnikami z innych tych szkółek. No nie ma nic lepszego niż rywalizacja, obojętnie na jakim szczeblu i w jakiej kategorii wiekowej. Trzeba się sprawdzać z najlepszymi, może trochę słabszymi, ale to zawsze dzieciakom można tam jakiś fajny element tej rywalizacji sportowej w duchu fair play przede wszystkim przekazać i myślę, że to zda egzamin. Mówi, że pojawiają się ciekawe postacie, bo przecież nie przerobiliście całego cyklu nawet rocznego, a już tutaj można mówić o pewnych takich ukształtowanych piłkarzach, czy kształtujących się? No tak, no widać, że ci chłopacy niektórzy też już gdzieś tam tą piłkę gdzieś potrenowali, ale rzeczywiście, no tak troszeczkę to było organizowane na szybko i udało się coś sklecić. Tak, wcześniej jeździliśmy trochę po tych halach, bo udało się całe szczęście załatwić, że mieliśmy dwie hale i chwała za to i trenowaliśmy tam. Tak tutaj mamy boisko ze sztuczną trawą, przed salonem jest boisko dla tych najmłodszych adeptów i tutaj pełnowymiarowe, które możemy sobie podzielić, bramki możemy w poprzek postawić na środku. Naprawdę jest gdzie trenować. I jeszcze można cały czas dochodzić, bo ja uważam, że ten pierwszy rok ciągle jest na jakby pewne ustalenie pewnych zasad, norm, ale też grup właśnie i no nie powiem metod treningowych, bo tutaj już macie, ale właśnie takich spraw organizacyjnych, czyli można na wiosnę ciągle się zgłaszać, jest okazja do treningów i do gry. Oczywiście, my wszystkich zapraszamy, czym więcej tej młodzieży do tej piłki będzie się garnęło, to tym mniej ich będzie się działo w zagrożeniu XXI wieku, czyli PlayStation, komórka, gdzie ścierają, jak się śmieję, zawsze linie papilarne, bo to wszystko już dzisiaj jest dotykowe i komputer. Trochę więcej czasu spędzą na świeżym powietrzu. Naprawdę zapraszamy, my gwarantujemy, że tutaj mają szansę rozwoju i przede wszystkim spotkania się z rówieśnikami.
atrakcyjny i ciekawostka, już tak wcześniej wspomniałem, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Może któryś rodzic będzie chciał, że dziecko też poszło do takiej szkoły. Wszystko jest przed tymi chłopakami w dobie, w której żyjemy, otworem stoi i spokojnie mogą tutaj zgłębiać tajniki tu piłkarskie, a wiedzę może w jakiejś lepszej szkole. Zapraszamy, bo naprawdę warto tu, tak wcześniej już wspomniałem, duży handicap i ten nasz taki, bym powiedział, produkt filmowy to te boiska, bo naprawdę, gdzie się człowiek nie obejrzy, to ja wiem, bo sporo jeżdżę i wiele do życzenia właśnie pozostawia baza treningowa, na której niektóre dzieciaki muszą pracować. Popołudniami w poniedziałki, środy na Promienistej zawsze jesteście. Tak jest, 17:30 zawsze jesteśmy, a w sobotę już teraz ruszamy z ligą. Chłopcy mają zbiórkę 8:45, mają dwa mecze, także już widzę, że przeżywają. Jest co robić, tak jest.